Kania, Kania! Relacje. Możemy zaczynać? Możemy? Wszyscy? Jeszcze tutaj widzę, nadciągają mieszkańcy ze strony wschodu, ze wschodniej strony. Z zachodniej już nikt nie idzie, także jeszcze sekundkę. Dobrze, moi drodzy, znajdujemy się w Mińsku Mazowieckim na skwerze 600-lecia. Skwer, który w przyszłości zmieni swoje oblicze, ale już powoli to oblicze jest odmieniane. W tamtym roku na tym skwerze pojawiła się niesamowita postać, Anna Mińska, i ona tam jest z tamtej strony. W tym roku na finał 600-lecia na skwerze pojawia się napis Mińsk Mazowiecki. To jest napis, który wymyślili mieszkańcy naszego miasta. Napis, który pozwoli identyfikować ten skwer, który dopełnia jakby całość tego skweru 600-lecia, pokazując, gdzie ten skwer i z okazji 600-lecia jakiego miasta powstał. Nie byłoby tego napisu, gdyby nie firma Lukini Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjna. To wiecie, to różnie to może być. Jest ze mną, jest z nami pan Mariusz Wyrzykowski z firmy Lukini, która to firma jest sponsorem tego wspaniałego dzieła. Nie ma z nami dzisiaj twórcy, który zaprojektował i wykonał ten napis, Radosława Rolfa. Pojechał na taki specjalny projekt artystyczny do Finlandii i w związku z tym nie ma go dzisiaj z nami, ale jest z nami duchem. I na pewno tutaj ktoś z Państwa przekaże mu relację, jak pięknie ten napis został otwarty. Moi drodzy, dlaczego tak? Tak jak opowiadał Radek Rolf, który zaprojektował ten napis, ten napis ma symbolizować 600-letnią historię Mińska Mazowieckiego. I tak jak tutaj widzimy donice, które są donicami zrobionymi ze stali kortenowskiej, to jest podobny materiał, z którego został wykonany chociażby Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Bardzo szlachetny, odporny na warunki atmosferyczne, na upływ czasu, chociaż wygląda jakby nadszarpnięty lekko zębem czasu. Litery wykonane z materiału z domieszką miedzi, które już spatynowały, czyli już pokazują, że to 600-lecie to jest jednak zacny wiek. One są, jak Państwo widzicie, w zupełnie różnym stylu. Tak jak różnorodna jest społeczność naszego miasta, tak jak różna była nasza historia. Każda litera inna, ale jednak razem tworzą napis Mińsk Mazowiecki. Tak jak my jesteśmy różni, ale razem tworzymy jedną, spójną społeczność. Szanowni Państwo, i ostatni element, o którym chciałem powiedzieć, to to, że ten napis stworzony jest z donic, w których zostały posadzone już zielone trawy, one będą oczywiście rosły, będą dodawały uroku temu obiektowi. Zielone trawy, bo Mińsk Mazowiecki jest miastem zielonym. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pretendowaliśmy kiedyś do miana miasta ogrodu. Całe Nowe Miasto to jest właśnie ta część, która nazywana była miastem ogrodem. W mieście, w Mińsku Mazowieckim na 600-lecie mieliśmy fenomenalny, mamy cały czas fenomenalny projekt 600 drzew na 600-lecie, gdzie to Państwo, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, sponsorujecie i sadzicie drzewa w naszej przestrzeni publicznej. W związku z tym nasz napis Mińsk Mazowiecki, on nie mógł być inny, jak nawiązujący do tych idei zielonego miasta, miasta ogrodu, miasta ekologicznego, w którym zieleń jest otoczona szacunkiem. Szanowni Państwo, przed Wami witacz Mińsk Mazowiecki, ale poprosiłbym o kilka słów sponsora, bez którego, jak powiedziałem, tego napisu by tutaj nie było. Dziękuję, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, witam Was serdecznie. Witacz jest przepiękny.
Jestem pod wielkim wrażeniem. Nie spodziewałem się takiego rezultatu, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że tak jak Mińsk Mazowiecki, również będziemy mogli obchodzić 600-lecie kiedyś w Mińsku Mazowieckim, tutaj na terenie. Nasza spółka Lukni Poland znajduje się na ulicy Dźwigowej od 12 lat, od ponad 12 lat sukcesywnie rozwijamy się, poszerzamy naszą działalność, zwiększamy zatrudnienie. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy być częścią tej społeczności, częścią tego wspaniałego miasta, które rozwija się imponująco właśnie dzięki władzom, dzięki burmistrzowi, dzięki urzędnikom miasta, którzy nas napędzają, którzy są gospodarzem, którzy są motorem tego miasta. Bez nich prawdopodobnie bym dzisiaj tutaj nie stał i nie reprezentowałbym spółki i nie zostałbym sponsorem tego wspaniałego Witacza. Także gospodarze są bardzo, bardzo istotni, jak widać, nie tylko sponsorzy. Bardzo jestem zaszczycony i pod wrażeniem sposobu, w jakim jubileusz został przygotowany, jak trwa, to już trwa rok, jutro nastąpi zwieńczenie tego wspaniałego eventu. Jestem pod wrażeniem organizacji, z wielkim rozmachem, przepiękne imprezy, cudownie. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję państwu za obecność i życzę udanej zabawy. Brawa! Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, mam nadzieję, że pamiętacie wszyscy, że mostem przewodnim naszego jubileuszu są relacje. Dlatego za mną widzicie słowo relacje, ale relacje to ludzie. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że jesteście tutaj z nami, ale przygotowaliśmy dla was króciutki quiz z nagrodami, ale są również nagrody pocieszenia. Więc proszę bardzo, pierwsze pytanie w naszym quizie brzmi: kto jest sponsorem naszego napisu Mińsk Mazowiecki? Proszę bardzo, ręka w górę. Kto pierwszy? Bardzo proszę. Lukini. Bardzo, Lukini, ale tu mieliśmy pierwszą dziewczynę. Lukini, spółka z o.o. No dobrze, to wręczymy pani nagrodę. Bardzo serdecznie gratulujemy. Proszę tej koleżanki o pomoc, tak? I pierwsza literka, pani pozwoli, że tutaj taka malutka dziewczynka podniosła rączkę pierwsze, że ta literka R trafi do niej, a do pani nagrodę. Brawo, bardzo proszę. Do tej dziewczyny. Trzeba mocno trzymać literki, bo one są z helem. Bardzo serdecznie gratulujemy. Drugie pytanie, bardzo trudne dla tych, którzy są dobrzy z matematyki. Proszę powiedzieć, ile Mińsk Mazowiecki ma lat? Kto był pierwszy? Nie wiem. Bardzo proszę. 60? No, 600. No, proszę jeszcze, proszę tak policzyć dobrze. Czy to na pewno 600? Andy? Bardzo dobrze. 601. Tutaj dla pana burmistrza Lacey nagroda. Bardzo proszę. I nagroda pocieszenia dla naszej tutaj. Nagroda. Kolejne trzecie pytanie, proszę państwa, ile miast partnerskich ma Mińsk Mazowiecki? Bardzo proszę panią, bardzo proszę. Mogę prosić, czy pani wyliczyła te miasta? Nie, bo piosenki słyszałam, ale Litwa, z Litwy, Francja. Zgadza się? Litwa, Francja, Ukraina. Stany Zjednoczone. Jeszcze jakoś mało, prawda? A o Czechach pamiętaliśmy? No dobrze, uznajemy. Bardzo proszę. Następna nagroda i balon tutaj do pani. Ale bajera, Elma. Teraz jak przechadzacie się po parku, to taka mała podpowiedź przed tym pytaniem. Kto straszy w parku? Tutaj mamy. Bardzo dobrze, tutaj jest. A bardzo proszę. Anna Mińska. Anna Mińska, to jest bardzo dobra odpowiedź. Biała
Nagroda oczywiście wręczona. No to może ktoś wie, jak się nazywał założyciel miasta. Bardzo proszę, chodź szybciutko, szybciutko chodź tutaj do nas, powiedz głośno, jak się nazywał. Mamy dwie osoby, bardzo proszę. Brawo, kochani, ja tutaj usłyszałam Jan z Gościańczyc. Dwie nagrody, dwie nagrody. Ostatnie pytanie, bardzo, bardzo trudne. Jutro, proszę Państwa, spotykamy się na wyjątkowym koncercie. I gwiazdą tego koncertu będzie światowej sławy śpiewaczka. Trudne pytanie, kto wie? No już tutaj była szansa, może ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Małgorzata Zalewska, czy to dobra odpowiedź? Prawie tak. Jaka? Małgorzata Walewska. Dwie nagrody. Tutaj mamy balon dla kolegi. Bardzo proszę. Dobrze. A Państwo oczywiście znaliście te wszystkie odpowiedzi. Znaliście te odpowiedzi. To mamy dla Was nagrodę pocieszenia. Wspaniałe krówki miejskie. A teraz tak. Bardzo proszę. Proszę Państwa.